Może za szybko, może lepiej wolniej. Ale jest glina, miękka, strasznie, strasznie mokra i śliska. Uhuhu. Nawet trochę śliska jest. Także tu w lesie trzeba już uważać. To nie jest zwykła. O! Sutrówka! Już nie zawinęło. Powolutku jedyneczka przy zjazdach. Nie ma nawet co hamować. Chyba że od razu przed wejściem. O. Oj, się pomylić na takich śliskich starych dróżkach. Wyskoczyłem dzisiaj sobie tak popierdzieć. Potrzebuję takiego strzała, żebym się dobrze czuł. Trzeba się dobrze czuć cały czas. Właśnie trzeba riderowi. Oczywiście nie gleby. O, ale ciągnie. O! Czarny. Zaskoczyłem panie, zaskoczyłem panie, co? Dobra, jadę już. Ej, tam pobiegł. No i właśnie wyskoczyłem po to, żeby zobaczyć takie fajne widoki jak przed chwilą. Można powiedzieć, że cel mojej wyprawy został już osiągnięty. Haha, i nowa niespodzianka. Dziewo. Także cel mojej dzisiejszej wyprawy spontanicznej został właśnie przez chwilę osiągnięty. Już na początku wyprawy. O, jeszcze mi zgasł. Następna niespodzianka. Przygoda. Ho, ho. Tutaj trawę psikiem. Tam dzisiaj lepiej nie próbuję, bo trochę ślisko jest. Ale pojadę sobie też tam, tylko że ten
trochę łagodniejszy ten rower będzie. Na luzie sobie wjadę. Nie martwiąc się o to, że się wysypie. Chociaż zdarza się. Też wysypka. To będzie robione z tej strony, panowie. I ja sobie normalnie jedyneczka i drepczę sobie, drepczę. Jedzie, wjadę. Maszyna jedzie zawsze. Na jedyneczce zawsze sobie popierdzi powolutku i jedzie. Oczywiście jak się ma dobre gumy. Bo jak się nie ma gumy, to się nie wjedzie. A teraz pik tutaj na drugą. I na jedyneczce bez hamulców. Dopiero tutaj. I dwójeczka. O, i teraz dwójeczka. Jedyneczka. I takie fajne czady sobie można zrobić bardzo szybko i fajnie się bawić. Ja i mój konik jesteśmy the best. I tak sobie, panie, latamy. Cieszymy się z tego. Adrenalinka jest jak się patrzy. Elegancka. Bateryjka ładuje się. Panie, na pełnych obrotach! Dwójeczka! Hej! Ład by było! Ład by było! Dobre, dobre! Dobre, panie! O! Cześć, nisko, za szybko! Trzeba powolutku lepiej! Bo można sobie zrobić kuku! Ładujcie go. Hej, 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 hej. Ja, koniku. Hej. Hej. Konik ciągnie. Dobry konik jest. No i co? I polataliby. I tutaj, panie, jak się lata po lesie, to wam powiem, że tutaj się można na luzie wybiegić i ci się nic nie stanie. A jak ty lecisz na asfalcie, to pany ci się stanie. Jak wywalisz na asfalcie, to ci się coś stanie. Na pewno jak bywali, że się coś stanie, albo maszynie się coś stanie. A ja wczoraj porysowałem klamkę. I już nie jest taka ładna czerwona, tylko jest taka haratnięta brutalnie asfaltem. O drzewo byś tak brzydko nie zrobił, byś ładnie, to byś złamał. O drzewo byś złamał. Ciągnie. I po lesie zawsze jest fajnie. A jak tylko wjedziesz na asfalt, jebudu, zesrało się. Czemu nie jest już tak fajnie? Dlaczego już nie jest tak fajnie na asfalt? A w lesie zawsze fajnie. Także ja nie lubię asfaltu. Nie lubię i koniec. Nie wychodzi mi na tym asfalcie.
Zawsze dochodzi do jakiejś tragedii. A w lesie nie ma żadnej tragedii. Wyżej taka tragedia się stanie. Te hanwary, pytacie później, czemu one takie pogięte są? Bo się grą! A jak ja bym miał pany hanwary, co? Chwila! Poprawiać, to ja bym z garażu nie wyszedł. A ja sobie wolę polatać, a nie siedzieć w garażu. Na garaż zawsze będzie czas. I na glebę. Nie iść z maszyna. Zawsze idzie. O! Patyk mi wpadł. Właśnie to jest to z tymi hamulcami, że one są tak zrobione, że tu wpada patyk, tak jak mi teraz wpadł. I robi się taką linkę tutaj, wiąże się stąd do tej śrubki, taką trochę dalej, żeby temu zapobiec. O, ktoś dzwoni. I takie rzeczy, panie, się dzieją, tak teraz na przykład jest zjazd, lecisz po tym śliskim gruncie i wpada ci patyk pod hamulec i blokuje ci hamulec. No i co? No i gleba. No mi się udało. Ja już jak zjeżdżałem, to już zauważyłem, no ale myślałem, że wypadnie. Nie wypadł. I właśnie robi się tutaj tą linkę, wiąże się do hamulca, do nóżki i do tej śrubki. Taka tutaj, żeby tu patyk nie wpadł. To już parę. Jest taki myk, ale rzadko komu się chce w to bawić, takie rzeczy. Tak samo jak w te. Tak samo jak w uchwyty enduro. Z przodu, z tyłu uchwyt, żeby było łatwiej tą maszynę wyciągać sobie. Jak ona gdzieś poleci, później z krzaków ją wyciągać, wytargiwać za plastyki, łamać. Jak można sobie złapać tu i masz maszynę. Z jednej, z drugiej strony masz maszynę w uchwycie. Robi z nią co chcesz. I takie patenty są potrzebne. I co? I jedziemy dalej. Patyki zawsze są w lesie, to nie, że jadę tam, gdzie nie ma patyków. Wszędzie są. Wszędzie są patyczaki. Można się na tych patykach ładnie poślizgnąć. Jak jedziesz takim trawersikiem. Ła, ale mnie zawinęło. Byłoby ostro. To lepiej zjeżdżam w dół. I nieraz idzie ta jazda, a nieraz ta jazda nagle nie buduje, już nie idzie. To znaczy, to jest właśnie oznaka, żeś pan już zmęczony jest, panie. I już panu nie wychodzi na tego. Dlaczego tak się dzieje? Boś pan zmęczony. A jak jest pan zmęczony, to jedź pan do domu. A nie robi pan po lesie, jak ten głupi. Jadę. Tarczy się wyszalałem. Adrenalinka jest. Bateria jest naładowana. A może jeszcze ją doładuję, albo się wysypię.
kurwa bije. Ja będę jakie parcie. Hej, 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 hej. Taka popierdziaka, właśnie spontaniczna. Jest najlepszą polecaką! Jaką można się mieć na przykład w tym tygodniu? Ale był drift! Ho, ale był drift! To spokojnie. A może ten? Gdzieś będzie gwiazd. O jest. Chciałem jedynkę przy końcu. No, a jestem panem. O, już jest gawka. Jadajmy panie do domu. I to tyle by było. Do Poleszczatki. To by było na tyle tej szalonej jazdy. Żegnam się z wami! Trzymajcie się! Do zobaczenia!